Szczęść Boże! Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne, w których w szczególny sposób przypatrujemy się takim trzem elementom, trzem sakramentom, sakramentowi chrztu, spowiedzi, czyli pokuty i pojednania, i Eucharystii. Ponieważ nie zawsze da się i można wszystko wypowiedzieć w czasie nauk, to tak... Dlatego postanowiliśmy, że troszeczkę rozwiniemy zakres właśnie tego, co przez księdza proboszcza było mówione podczas nauk, podczas mszy świętej. I tutaj skupimy się na może czasem takich nawet praktycznych sprawach dotyczących sakramentów chrztu, pokuty i pojednania i Eucharystii. Chrzest Święty. Co to jest? Chrzest Święty jest pierwszy... Bez szanowni, proszę, jakieś głębokie. No dobra, okej. Okay. To nie są nauki przedkościelne. Dobrze. No to jest pierwszy z sakramentów. Brama wszystkich sakramentów. Brama do Kościoła, tak naprawdę. Chrzest otwiera nam drzwi do wielkiej wspólnoty, do wspólnoty chrześcijan, tych, którzy wyznają wiarę w Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Papież Franciszek, to był kwiecień 2018, mówi ludziom tak, powiedział tak: na pewno pamiętacie datę swoich urodzin. Ksiądz pamięta? No, oczywiście, no tak, raczej tak. 19 listopada. Cieszę się. Mówi, o, i papież o tym mówi: a czy pamiętacie datę swojego chrztu świętego? I tam podobno gdzieś tam wśród ludzi ta minę, znaczy on tego może nie widział tych min, ale gdzieś odzew był taki właśnie rzeczywiście średni, że chyba z tym jest większy problem. Ksiądz Dorian, czy ksiądz pamięta datę swojego chrztu świętego? Pamiętam. 15 stycznia 1995. A już to nie musi dał się w jakim chwalić, prawda? Znaczy podobno jestem cały czas najmłodszym księdzem tej archidiecezji. No. Jeszcze. Jeszcze. Życzę, żeby to się zmieniło. No, amen. A pamiętasz swoją datę chrztu? Oczywiście, 13 grudnia. A czy wy pamiętacie datę swojego chrztu świętego? Myślę, że to może być takie małe zadanie domowe. Takie sprawdzenie siebie. Sprawdzić sobie, mamy jakieś pamiątki chrztu, często gdzieś wiszą nad łóżkiem, czy gdzieś może w jakiejś szufladzie są schowane, ale warto sobie zerknąć, kiedy ja zostałem włączony do wspólnoty Kościoła. Papież mówi tak, no już kontynuował tylko tę myśl, on mówi: skoro pamiętamy datę swojego urodzenia, to dlaczego nie pamiętamy, albo nie jesteśmy pewni daty swego odrodzenia w Jezusie Chrystusie, bo to daje nam chrzest. Papież Franciszek właśnie bardzo mocno podkreślił kwestię tego, żebyśmy pamiętali ten moment, datę swojego odrodzenia w Jezusie Chrystusie, odrodzenia w Duchu Świętym. Bo tak naprawdę od momentu chrztu świętego jesteśmy jako dzieci Boże napełnieni Duchem Świętym. No i jesteśmy wszyscy braćmi. I siostrami. No właśnie. Jakie teraz skutki niesie ten chrzest? No bo dajmy na to, że każdy z nas został ochrzczony jako dziecko. Co jest bardzo mocno prawdopodobne. Co jest bardzo prawdopodobne. O historii zaraz powiemy. Ale jakie skutki będzie przynosił chrzest? Wszczepienie Chrystusa. Zmycie grzechu pierworodnego. Co nie mówię... Za tylko? I wszystkich grzechów, które zostały popełnione do tego czasu.
Czyli zakładamy, jeżeli jest dziecko chrzczone, to raczej ono nie popełnia żadnych grzechów. Ale jakby był chrzczony dorosły... No raczej nie ma możliwości, bo nie ma używania rozumu. No właśnie. A jakby był dorosły, to do momentu ochrzczenia się, to nie korzysta z żadnych innych sakramentów. Czyli w momencie chrztu, jeżeli mamy chrzest dorosłego, to nie tylko jest zmywany grzech pierworodny, ale wszystkie grzechy, które do tego dotychczas popełnił. Zresztą nawet tak się działo w starożytności, że wiele osób zwlekało z przyjęciem sakramentu Chrztu Świętego właśnie w taką myśl, że lepiej poczekać i tak, nałożyć bo nie ma śmierci. Tak, bo nie ma żadnej pokuty, nie? Tak mówiono. A poza tym no, tutaj chrzest od razu się jest świętym, w zasadzie łaska uświęcająca. Ktoś umiera i od razu idzie do nieba, nie przechodzi w zasadzie przez czyściec. Mhm. Tylko, że takie podejście no, nie jest właściwe, bo to jest takie trochę dla mnie osobiście targowanie się z Panem Bogiem. Panie Boże, chcę być blisko Ciebie, bo wiem, czym jest chrzest, wiem, z czym to się wiąże, wiem, że wtedy wchodzę w ten zakres pełni zbawienia, ale jeszcze nie wejdę w tym momencie, bo a nuż jeszcze potem zgrzeszę, nie? Gorzej, jak się nie zdąży człowiek ochrzcić. I myślę, że tak w historii już parę razy było. Że ktoś tak zwlekał, niestety nie zdążył się ochrzcić. Dlaczego ochrzcimy dzieci, a nie dorosłych? No to już jest taka starożytna praktyka Kościoła, że były chrzczone dzieci. Od samego początku Kościół wspomina w aktach historycznych, jakby poczytać ojców Kościoła, to że też oprócz chrztu dorosłych tak samo wykształciła się praktyka chrztu niemowląt. Nie żeby ukształtować mu życie, ale żeby zapewnić mu dobry start. Dobry start, jaki daje chrzest właśnie, jako włączenie w samą wspólnotę Kościoła, włączenie we wszystkie dobra, które możemy otrzymać w Jezusie Chrystusie. No tak, no bo technicznie, tak logicznie na to popatrząc, dziecko jest owocem miłości rodziców. No i ci rodzice, mama, tata, oni chcą dla dziecka tego, co najlepsze. Po prostu. No więc osoby wierzące chcą się podzielić też tym, co otrzymali, czyli tym darem wiary, darem Ducha Świętego, darem Bożej miłości. Dlatego właśnie chcą to dziecko przynieść i przedstawić Panu Bogu. Chcą, żeby powiedzieć, Panie Boże, chcemy prosić, żeby to dziecko zostało ochrzczone, żeby ono zostało włączone do tej wielkiej wspólnoty Kościoła, wspólnoty ludzi, którzy przynależą do Chrystusa, którzy noszą miano chrześcijan. To jest dzielenie się ogromnym darem tak naprawdę. Mhm. Pismo Święte nie mówi o tym, że były chrzczone niemowlaki, ale mówi o tym, że jak był chrzczony jeden, to były chrzczone całe rodziny. Czyli w tym też dzieci. No, oczywiście. No. Ten pośpiech, no to raz kwestia usunięcia grzechu pierworodnego, skutków. Dwa, włączenia w rodzinę Bożą. Trzy, obdarzenie Duchem Świętym. Cztery, umożliwienie tak naprawdę, żeby Duch Święty działał. Tak. W ochrzczonych. Czyli w nas. W nas, którzy jesteśmy osobami teraz świadomymi, całkowicie świadomymi jako dorośli, ale też w tych malutkich dzieciach, które zasadniczo, no... Nie mają swojej świadomości jeszcze, ale z drugiej strony tutaj jest to zobowiązanie rodziców i chrzestnych. Tak. Do tego, że rzeczywiście zrobią wszystko, rodzice zrobią wszystko, żeby dziecko wychować w wierze katolickiej, wychować, doprowadzić w ogóle do spotkania z Jezusem Chrystusem, tak. A chrzestni to jako ci, którzy wspomagają, nie są do tego, nie? Żeby ładnie wyglądać na zdjęciach. A kupować prezenty. Ale żeby właśnie rodziców wspomagać. A czasem nawet też napomnieć i korygować pewne zachowania. Dokładnie. Zachowania rodziców. Stąd jest taka ważna kwestia właśnie doboru odpowiednich osób do roli, do funkcji chrzestnych. No właśnie, chrzestni. Temat niezwykle palący, ponieważ bardzo chcielibyśmy, żeby to były osoby nam najbliższe, osoby, które, no, z którymi będziemy mieli kontakt, żeby były bliskie też dla dziecka. To jest niezwykle ważne. Ale jak patrzę przez Łukasz Nosoń, to od razu mi w głowie przychodzi prawo kanoniczne. Co na ten temat prawo by powiedziało odnośnie chrztu? Prawo a bardziej chrzestny. Tak, odnośnie chrztu i chrzestny. Kodeks prawa kanonicznego wyraźnie wskazuje na to, jakie są wymagania stawiane wobec osób,
które mają wypełniać funkcje chrzestnych. Tych wymagań jest 5 bodajże. Mm-hmm. Tak. Dobrze, nie tutaj prawda sprawdza. Okej. Okay. Pierwsze jest takie, że to musi być osoba, która jest wskazana przez przyjmującego chrzest, bądź też przez jego rodziców, opiekunów prawnych. Drugie, kwestia wieku. Kodeks mówi o ukończeniu 16 lat. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski zmniejszyła to do lat 15. No bo jest to związane z przyjęciem sakramentu bierzmowania. Dokładnie tak, dokładnie tak. Poza tym w ostatecznej sytuacji też zawsze gdzieś tam może się jeszcze zdarzyć jakaś dyspensa od biskupa, jeżeli są wszelkie inne kwestie spełnione. No właśnie, sakrament bierzmowania jest nad wyraz istotny, bo chodzi o to, że osoba, która ma być chrzestnym, musi być katolikiem, bierzmowanym, najwątpliwie żyjącym wiarą. No też, który przyjął sakrament Eucharystii, nie? Tak. Pierwszą komunię. Czyli mamy tak naprawdę osobę, która przeszła przez wszystkie 3 sakramenty tajemniczenia chrześcijańskiego. Chrzest, bierzmowanie i Najświętsza Eucharystia. Co więcej, jest osobą, która żyje zgodnie z wiarą i moralnością chrześcijańską. Żyje w sposób, który odpowiada funkcji, którą ma wypełniać. I tutaj tak naprawdę chyba dochodzimy do sedna problemu. W tym właśnie kontekście. Tak. Moi kochani, żyjemy w takich czasach, w których różnie opadają się ludzkie losy. I są sytuacje, momenty, w których ktoś, kto jest osobą nam naprawdę bliską, to jest może, nie wiem, najbliższa rodzina, to brat, siostra, nie może tej funkcji chrzestnego wypełniać. No i może się rodzić taki bunt, nie, że dlaczego, no i Kościół zakazuje i tak dalej, i że jesteśmy bardzo tacy, tylko litera prawa i tak dalej. Ale to nie o to chodzi, żeby wygrywała w nas litera prawa, ale to chodzi o właśnie dobro dziecka, o bardziej o rozwijanie wiary dziecka. Że jak dziecko w jakiś sposób patrzy na postawę chrześcijanina, katolika, to widzi dobrą postawę. Nie widzi jakiegoś takiego, że ktoś, kto ma mu wskazywać tę prawdziwą wiarę, prawdziwą drogę, drogę do szczęścia, drogę do Pana Boga, drogę do Kościoła, no żyje na bakier z ogólnie przyjętymi sprawami w Kościele. Ta instrukcja, o której wspominałem, która mówi o obniżeniu wieku, ona też właśnie wskazuje na to, że nie może być chrzestnym osoba, która żyje w związku niesakramentalnym, a także mówi o młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację w szkole. To też jest tak. ciekawa sprawa. No to jest właśnie kwestia tego życia zgodnego z wiarą. I słuchajcie, to jest naprawdę zawsze bardzo trudne. My o na przykład Sławie Świętej będziemy jeszcze mówić, ale bo tutaj dotykamy też samej kwestii, kiedy ktoś przychodzi do spowiedzi i żyjąc na przykład w związku niesakramentalnym, co jest ogromnym dramatem też, tak myślę, mam taką szczerą nadzieję dla księdza, kiedy musi komuś powiedzieć, że on nie może mu dzielić rozgrzeszenia. Więc widzimy, jakiego to tak naprawdę aspektu dotyka, istotnego i ważnego aspektu. I dlatego czasem tak trudno jest też właśnie powiedzieć o tym, że ktoś na przykład też chrzestem nie może zostać. Właśnie dlatego, że zewnętrznie, też nie wnikając w ogóle w sferę taką wewnętrzną naszą, zewnętrznie pewnych wymogów nie spełnia. Wymogów, które są zdecydowanie bardziej wyśrubowane wobec chrzestnych, aniżeli wobec rodziców. Chrzestni są tymi, którzy w szczególny sposób mają działać. Co więcej, słuchajcie, popatrzmy to tak. Kościół powierza chrzestnym misję, troski o dziecko. Rodzice oczywiście, to jest ich obowiązek. Oni do tego się zobowiązują w momencie tego sakramentu chrztu. Ale chrzestni to są ci, którzy z ramienia Kościoła wypełniają taką wyjątkową misję. Troski o to, żeby rzeczywiście to dziecko w drodze wychowania, dziecko czy dorosłe, to jest dokładnie ta sama kwestia, dziecko czy dorosłe, żeby on w drodze wzrastania w wierze, ta osoba się nie pogubiła, nie zaginęła. Żeby miała ciągle gdzieś ten moment, ten punkt odniesienia. I takim punktem odniesienia właśnie powinni być chrzestni. Są jeszcze 2 kwestie. Nie można być osobą, która jest karana. W sposób kanoniczny oczywiście. Czyli trzeba być wolnym. No i to, co jest takie najbardziej oczywiste się wydaje,
chrzestnym nie mogą być rodzice dziecka. Dokładnie. Jeżeli chodzi o to zagadnienie z chrzestnymi, też kiedyś pojawił się taki problem związany z tym, że księża nie do końca dobrze interpretowali przepisy kanony, kodeksu prawa kanonicznego i pozwalali na to, żeby osoba, która ma jakąś nieuregulowaną sytuację kanoniczną w kościele, czyli na przykład właśnie jest po rozwodzie, żyje w nowym związku, żyje w związku niesakramentalnym, czy właśnie jako osoba po rozwodzie i w nowym związku cywilnym, czy w ogóle w związku cywilnym, na przykład, nie ma żadnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. No to... Mówi tak, ale jest jeden chrzestny, to spoko, to ty będziesz świadkiem. Świadkiem, tak. No i znowu trzeba powiedzieć, że nie. Świadkami chrztu w kościele rzymskokatolickim, do którego wszyscy należymy, mogą być osoby, które nie są katolikami. Są chrześcijanami, ale nie są katolikami. Czyli na przykład świadkiem chrztu może być osoba ewangelicki, nie? Tak. Żona świątkowiec, ktokolwiek, kto jest na przykład zaproszony na jakąś uroczystość chrztu i ten jest, należy do rodziny, ale nie należy do kościoła. Ale jest ochrzczonym. Tak, a jest ochrzczonym. W imię Trójcy Świętej, tak. Prawda? Chrześcijaninem, czyli jest chrześcijaninem, natomiast nie jest, no, nie jest to wyznanie. Mały wyjątek jest taki, że w sytuacji, w której byłby chrzestny katolik bądź chrzestna katoliczka, to wówczas jako chrzestny bądź chrzestna może zostać dopuszczony, to na zasadzie dyrektorium ekumenicznego, może zostać dopuszczony prawosławny. Mhm. Ze względu na jedność sakramentów między nami. Tak. I jednakowe rozumienie sakramentów. To nie jest tak, że zawsze muszą być dwie osoby. Tak. Może być oczywiście jedna. A co więcej, mogą się dać sytuacje, kiedy już naprawdę nie ma kogo wziąć na chrzestnego, że nie musi być chrzestnego. Nie może być dwóch chrzestnych, będzie dwóch chrzestnych. Nie może być dwóch facetów albo dwóch kobiet. Kodeks prawa mówi wyraźnie, że albo jeden chrzestny, albo jedna chrzestna, albo oboje chrzestni, czyli jeden mężczyzna, jedna kobieta. Tak. To w tę stronę nam zmierza. Dużo kościół to też jest nasz kościół domowy przede wszystkim, nie? Więc w tym w przestrzeni tej domowej, gdzie możemy zadbać właśnie o praktyki różne, o modlitwę, o wskazywanie miłości, szczęścia Panu Bogu, no to właśnie ci chrzestni powinni też stanowić ten taki punkt odniesienia dla tego dziecka. Myślę, że warto, żeby tę okazję wykorzystać do tego, żeby uzmysłowić sobie, że ten moment chrztu, moment odrodzenia, w którym będziecie brali udział jako chrzestni, jako rodzice dziecka, czy dorosłego, czy mającego chrzestu, też tak może być. Patrząc na jego odrodzenie, żeby tak naprawdę samemu spojrzeć na swoje własne odrodzenie. To odrodzenie, które dokonało się w momencie, kiedy myśmy przyjmowali Chrzest Święty, kiedy na nas zerwały się dar Ducha Świętego, nie ta Jego łaska, kiedy zostaliśmy oświeceni Bożą mocą, Bożą miłością, ale z drugiej strony ja osobiście tego doświadczam, kiedy właśnie przychodzą chrzty i są takie spowiedzi osób, które gdzieś tam uczestniczą tak bardziej bezpośrednio w tym Chrzcie Świętym, właśnie jako rodzice bądź jako chrzestni, żeby właśnie samemu sobie uświadomić, jak wygląda moja relacja do Pana Boga, jak to moje życie z Panem Bogiem na co dzień wygląda i skorzystać z tego sakramentu, kolejnego sakramentu odrodzenia, którym też po prawdzie staje się konfesjonał. Sakrament pokuty i pojednania, spowiedź święta. Staje się dla nas sakramentem odrodzenia. Tutaj Pan Bóg się nie nudzi, ale o tym sakramencie odrodzenia to już powiemy następnym razem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję.